co planujesz po programie? Ojojoj, no dużo rzeczy, nie o wszystkim chciałabym mówić. Nadal prowadzę swój biznes na Mazurach, więc na pewno na tym się też skupię. Prowadzę bloga, gdzie pomagam dziewczynom, które niekoniecznie chcą być modelkami, a po prostu mają trudności w życiu jako plus size'ki. Nie tylko plus size'ki, bo czytają mnie dziewczyny, które mają po prostu problemy z wagą i w tą stronę, więc skupiam się też na blogu. Co będzie dalej? Ja zostawiam otwartą kartę. Pojawia się wiele możliwości, aczkolwiek z czego skorzystam sama jeszcze nie wiem. Powiedzmy jeszcze, jaki to blog, jak się nazywa, jak mogą trafić czytelnicy do niego? Od kilku lat prowadzę bloga ewokracja.pl. Tam nie tylko o modelingu plus size, tam jest temat mody. Wiele dziewczyn, czytając bloga, oglądając dosyć odważne stylizacje, jak na osoby w rozmiarze XL, się inspirują. No i właśnie staram się inspirować, powodować, żeby dziewczyny nosiły sukienki, bo to jest moja misja, żeby kobiety czuły się kobietami, nie bały się tego pokazywać. I myślę, że na blogu panie mogą nie tylko w rozmiarze plus size znaleźć coś dla siebie.